Poranny dzień dobry. Mówię Państwu nie z sali przy ulicy Dobrej, ale z Wydziału Polonistyki, na którym zatrzymała mnie wizyta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nie wiem, jak Państwo dotarli na ulicę Dobrą, ale ja do pracy dzisiaj przyjechałam rowerem. Przyjechałam rowerem, ponieważ gdy zapytałam wujka Google'a o to, jak szybko tutaj dojadę, to wujek Google odpowiedział, no jak na prawdziwego specjalistę przystało, to zależy. No właśnie, 8 minut. Niby dużo, niby mało, ale kto nie potrafi wykorzystać jednej minuty, nie potrafi wykorzystać jednej godziny. Kto nie potrafi wykorzystać jednej godziny, nie potrafi wykorzystać dnia, a kto zmarnuje jeden dzień, no właśnie, może zmarnować całe życie. Pewnie nawet gdyby ta wartość czasowa, którą zaoszczędziłam dzięki jeździe rowerem, wynosiła jedną minutę, i tak wybrałabym rower. Wybrałabym rower jeszcze z innych powodów. Ta poranna przejażdżka sprawiła, że mój ślad węglowy wyniósł mniej więcej 1,5 kg CO2 mniej, niż gdybym do pracy przyjechała rowerem. Dla ekologii to czysty zysk. No właśnie, bo rower jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu. Jest też moim zdaniem środkiem transportu bardzo ekonomicznym. Konkretne dowody? Mój przyjaciel, który ponad 2 miesiące temu sprzedał samochód i zaczął dojeżdżać do pracy rowerem, zaoszczędził na paliwie około 800 zł. Dojeżdża 19 km w jedną stronę 5 razy w tygodniu. I te 800 zł to jest oszczędność tylko na paliwie. No właśnie, tak jak mówiłam, czysty zysk. Ja sama nigdy nie dojeżdżałam do pracy samochodem, więc ten mój zysk może nie jest aż tak wymierny, ale rower pozwala na jeszcze jedną rzecz. Na takie życie w duchu human to human, czyli człowiek do człowieka. Bo moim zdaniem rower zwiększa naszą uważność na drugiego człowieka. Nie tylko na tego, którego staramy się nie potrącić na ścieżce rowerowej. Kiedy dziś jechałam do pracy rowerem, spotkałam panią na ścieżce rowerowej, która również dojeżdża do pracy rowerem. I rzuciłyśmy sobie porozumiewawcze spojrzenie, mimo że tak naprawdę nigdy nie zamieniłyśmy ze sobą ani słowa. Rowerowi aktywiści pokazują, że w Holandii tworzą się specyficzne społeczności ludzi dojeżdżających do pracy rowerem, do pracy albo do szkoły. Społeczności, które nie miałyby prawa powstać, gdybyśmy wszyscy zamknęli się w mechanicznych bańkach. Ja dojeżdżam do pracy rowerem od kilku lat i dzisiaj pokonanie tych 11 km zajmuje mi około 36 minut. Ale nie zawsze było tak prosto. Bo kto z nas nie złapał zadyszki, kiedy pierwszy raz wstał z kanapy? Albo kto z nas nie poczuł zakwasów po pierwszym treningu rowerowym? No właśnie, ta zmiana sposobów poruszania się nie jest taka prosta. Ale to przecież rower jest jednym z najbardziej naturalnych środków transportu. Bo żeby ciało wprawić w ruch, potrzebujemy użyć jakiejś siły. I przepraszam, bo jeżeli pomyliłam tę zasadę dynamiki, proszę mi wybaczyć, fizykę ostatni raz miałam w 4. klasie liceum, ale nie zmienia to faktu, że to właśnie rower staje się takim naturalnym środkiem transportu, takim, który jest wpisany w potrzeby naszego ciała. I oczywiście znajdą się tacy, którzy współczuć będą biednym Norwegom, którzy w deszczu dowożą swoje dzieci do szkoły, bo przecież jakiś postęp cywilizacyjny musi być, ale no właśnie, to nie ci Norwegowie stali się bohaterami memosfery. Pewnie od jakichś 4 albo 5 minut zastanawiają się, dlaczego jakiś rowerowy freak przekonuje Państwa do tego, dlaczego warto jeździć rowerem. No właśnie, co ma rower do języka? To proste. Po pierwsze, zarówno rower, jak i prosty język pozwalają zaoszczędzić czas. Myślę, że wszyscy Państwo, którzy zgromadzili się dzisiaj w sali przy ulicy Dobrej, przynajmniej raz w życiu musieli wypełnić wniosek o dowód osobisty. Profesor Tomasz Piekot uprościł ten wniosek, a badania pokazały, że czas, który oszczędzamy na wypełnieniu tego uproszczonego wniosku, to 2 minuty. Niby tylko 2 minuty, ale kto nie potrafi wykorzystać jednej minuty? Prosty język pozwala zaoszczędzić czas, ale nie tylko. Wbrew pozorom jest też bardzo ekologiczny. Od maja 2022 do maja 2023 Polacy wypełnili i złożyli ponad 111 tysięcy umów kredytowych. 111 tysięcy. Jeżeli założymy, że każda taka umowa ma przynajmniej 10 stron i musimy ją wydrukować co najmniej w 2 egzemplarzach, skrócenie takiej umowy o 2 strony pozwoliłoby zaoszczędzić 22 sosny. Dla natury to czysty zysk. A dla nas?
Dla nas też, bo przecież papier, który potrzebny jest do wydrukowania tych umów, musimy kupić. Gdybyśmy skrócili te umowy kredytowe, tak statystycznie o dwie strony, banki zaoszczędziłyby około 6 tysięcy złotych. I to przy założeniu, że jedna ryza papieru kosztuje 15 złotych. Czy to się nie opłaca? Galopująca inflacja dotyka nas wszystkich i od jakiegoś czasu tworzymy wspólnotę ludzi starających się oszczędzać. Ale prosty język pozwala stworzyć też inną wspólnotę. Specjaliści od prostego języka piszą i mówią, że najważniejsza w prostym języku jest zmiana perspektywy. To znaczy próba spojrzenia po pierwsze na drugiego człowieka, a po drugie na tekst, który piszemy czy w ogóle wytwarzamy z perspektywy właśnie jego odbiorcy. To taka perspektywa human to human, czyli otwarcie na drugiego człowieka i budowanie wspólnoty ludzi, którzy się rozumieją. Czy składali Państwo kiedyś reklamację i czekali, aż sklep ją uzna? Ja tak. Proszę przypomnieć sobie, jak bardzo rosła Państwa frustracja, kiedy musieli się Państwo przedzierać przez samą odpowiedź. To znaczy, wszystkie podstawy prawne i uprzejmie informujemy, a chcieli Państwo tylko wiedzieć, tak, oddamy Ci kasę, albo nie, popsuty obcas to Twój problem. No właśnie, prosty język, który stawia na konkrety, pozwala nam wczuć się w potrzeby odbiorcy. Odbiorcy, którymi w wypadku reklamacji jesteśmy my. Nie oszukujmy się jednak. Zmiana sposobu komunikacji na prosty język nie jest wcale taka prosta. Jeżeli od 5, 10 czy 15 lat pisaliśmy stylem urzędowym, to musimy zmienić zupełnie sposób swojego myślenia. No właśnie, nie jest to proste, ale moim zdaniem bardzo opłacalne. Po jakimś czasie odkrywamy bowiem, że język, którym mówimy czy piszemy do klienta, to taki sam język, którym komunikujemy się z naszą rodziną, znajomymi czy sąsiadem, którego spotykamy przed blokiem. No oczywiście bez przesady, ponieważ nie może to być język na przykład wulgarny czy bardzo kolokwialny, ale język potoczny. Taki, którego w pierwszej kolejności uczymy się jako dzieci. Prosty język to więc naturalna potrzeba człowieka. To trochę tak jak ruch, który wpisany jest w potrzeby naszego organizmu. Oczywiście nie dla wszystkich, bo tak jak rowerowi sceptycy śmieją się z rowerowych aktywistów, tak samo znajdą się osoby, które wyśmiewają ruch prostojęzyczny. No właśnie, pewnie słyszeli Państwo nieraz, że prosty język jest prostacki, że jeżeli zaczniemy pisać do naszego odbiorcy tak jak do człowieka, to stracimy autorytet, że no właśnie, mogłabym wymieniać tutaj wiele, wiele argumentów, które słyszą Państwo na co dzień. I oczywiście nie ma się co oszukiwać. Podobnie jak nie wszędzie dojedziemy rowerem, tak samo prosty język nie sprawdza się w każdej sytuacji. Bo przecież gdybyśmy zaczęli pisać czy mówić do innego specjalisty prostym językiem, byłoby to trochę jak kwadratura koła. A na kwadratowych kołach daleko nie zajedziemy. Ze Światowego Raportu Szczęścia wynika, że Duńczycy są jednym z najszczęśliwszych narodów świata. Jednocześnie 55% mieszkańców Kopenhagi dojeżdża do pracy rowerem. Przypadek? Nie sądzę. Życzę Państwu, aby poziom satysfakcji z debat podczas kongresu był równie tak duży, jak poziom szczęścia Duńczyków. Ja tymczasem zakładam kask i biegnę, żeby zdążyć jeszcze na pozostałe wydarzenia kongresowe. Do zobaczenia!